pani w szkole powiedziała, że ta kometa, co uderzyła w Jowisza, eksplodowała jak milion bomb atomowych. Dobrze, że w ziemię nic nie uderzy. Nie uderzy, prawda? Jak to? Nie słyszałaś? Dokładnie za rok, na dwa dni przed twoimi urodzinami, przyleci ogromna kometa. Ona dobrze wie. Mamo, no wyjdźże wreszcie z tej taksówki, ale już, no. No widzę, piesek ma skotka. Co w tym takiego pasty? No... Starczy, babciu, już. Już! Mamo! Bardzo miło się rozmawiało, miła konwersacja. Ja niestety muszę do gabinetu popracować, więc... Nie ma sprawy. O, dzieciaki, pamiętacie babcię Apolonię? Moje śmierdziuszki, chodźcie. Do babci wcale nie są do ciebie podobne. Mamo, to nie są jej dzieci. Oho, jak to nie jest? Mamo, to nie są jej dzieci, ona nie wyszła za mąż, jest sama. Głośniej, mamo, śmiało, jeszcze nie wiedzą tego na Śląsku. A dlaczego nikt nie je tych owoców? Bo są z wosku. Winokrona też? Też. Czuję się, jakby wylądowała w domu wariatów. Zła wiadomość, mamo, już w nim jesteś. Ale wy się kłócicie. Nie, kochanie, my już do kompletu. Ale jak to? Przepraszam, cześć, ja nie rozumiem. Jakie cześć? Przecież ty nie powiedziałaś jej. Co nie powiedziałaś? Bo w naszym domu starców będą tępić karaluchy. Co? Aha, no dobrze, będziesz spała u mamy, fajnie. Tak jakby. No tak jakby. Tak jakby za mąż można prać w pralce, czy tak jakby zmieścisz się w spodnie numer 38? No tak jakby, a jak są z lajkry, tak jakby były, to raczej, czy ona mogłaby zamieszkać tak jakby. To a moja córka Małgorzata? Tak, halo. A, Piotrek, ale ja nie wiem, dlaczego Małgorzata ma wyłączoną komórkę. No to wspaniale, że doprowadza cię do szaleństwa, tak? Mów tak dalej, ja więcej nie zobaczysz. Żegnam. Puk, puk. Tak, panno Franiu? Panie Skalski, mogę coś powiedzieć? Już pani powiedziała, ale słucham. Otóż dom spokojnej starości, w którym mieszka moja babcia, najechały karaluchy. I moja matka wymyśliła, żeby babcia przenocowała tutaj. Ha! Wiem. Po pierwsze, ta kobieta to notoryczna kleptomanka. Nie znalazłby pan żadnej skarpetki do pary. Panno Maj, ja jakoś nie mogę dojść do siebie jeszcze po tym uścisku. Ale z drugiej strony przynajmniej coś by się działo w tym domu. Wiem, spokojnie. Powiem po prostu mojej matce, że jest stuknięta. Wiadomo po kim, nie? Ale jak tak można obrażać biedną, starszą, bezbronną osobę? Ale pani sama powiedziała przed chwilą, że jest kleptomanką, nie? No tak, ale to jest moja kleptomanka. Panno Maj, przepraszam bardzo, nie chciałem obrazić pani babci, ale z całym szacunkiem, dlaczego pani babcia nie może zamieszkać u pani mamy? Nie wsadza się dwóch dzikich kotów do jednej klatki. Max, nie daj się, nie potrzebujemy takiej starej torby ganiającej po naszym domu. Zwłaszcza, że jedną już ma. Okej. Zawiozę ją do całodobowego sklepu, będzie sobie tam macać owoce przez 3 dni. No, zaraz, stop. Ulekuję ją w jakimś ekskluzywnym hotelu. Rodzinę w hotelu? Przecież to obraza. Ale niech pan pomyśli. Z drugiej strony to jest bardzo dobrze, żeby dzieci pobyły trochę ze swoją babcią. Przepraszam, ona nie jest ich babcią? To niech pan jej to sam powie. Siedzi tam teraz samiutka w dużym pokoju. Samiuteńka jak palec, wyrzucona z domu starców w święta wielkanocne. Dobrze, niech zostanie w tym domu. Tak? Ja bardzo chcę, żeby została w tym domu. Ja marzę o tym, żeby ona tu została i powiem więcej, panno Maj, tak? Niech zajmie największą sypialnię. Którą tą z marmurową wanną? Wykluczone. Złamie sobie kość biodrową, będzie pana skarżyć. Panno Maj. Żartowałam. Panie Skalski, bardzo panu dziękuję. Nawet pan nie będzie wiedział, że ona tutaj jest. Raniu! Mogę się tu poopalać? Bez biustonosza? Nie będzie widać?
Panno Maj! Czy pani wiadomo coś na ten temat? O, 9,5 tygodnia, uwielbiam. Małgorzata ma dopiero 16 lat i nie powinna wypożyczać tak pikantnych filmów. To ma być pikantne? Ha, mało pan w życiu widział. A w ogóle to gdzie ona jest? Czy ona kiedykolwiek zamierza wrócić z tej randki, czy może już się w ogóle wyprowadziła? Niech pan się nie nakręca, jest w obrębie tego domu. Tak, a jakoś nie słyszałam, żeby weszła. A kto powiedział, że weszła? A, panie Skalski! Ale niechże pan chociaż pozwoli im się pożegnać. Co oni tam robią? No przecież wszystko widzę. Widzę wszystkie ręce. Jedna, druga, trzecia. Jest czwarta, widzę. Nie no, dosyć tych pan. Nienawidzę cię. No i bardzo dobrze. Szkoda, że pan jeszcze nie pokazał jej języka. Panno Franciszko Maj, pani mogłaby mnie czasem trochę wesprzeć. Ja? Niech pan zapomni. Tutaj nie pomoże nawet brygada antyterrorystyczna. A cóż to za hałasy u diabła? Szpera w moich rzeczach. Biedne maleństwo. Wiem, jak to jest, aniołku. W domu starców ci faszyści z personelu robili naloty na pokoje w poszukiwaniu keksu. Chodź, porozmawiamy. A wy nie bijcie się przy dzieciach. No, widzi pan, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Moja babcia jest bardzo wrażliwa. Będzie świetnym przykładem dla Małgosi. Chcesz zapalić, kochanie? Co ona powiedziała? Ojca chwalić, kochanie. Tam jak zepsuła nam się lodówka. Babcia zjadła całą kostkę masła, bo się bała, że się zepsuje. No co pan taki smutny? No niech się pan rozchmurzy, chyba pan nie chce, żeby Małgosia zobaczyła pana w takim stanie. Gdybym ja tak odzywał się do mojego ojca, tak jak ona odzywa się do mnie, dawno bym już leżał, związany, półmartwy i to w piwnicy. No niech pan nie przesadza. Wie pan, ile ja razy powiedziałam ojcu, że go nienawidzę? Nie, nie wiem. Jak reagował? Bardzo dobrze, po prostu nic nie słyszał, bo oglądał telewizję. Dzień dobry, tatuś. Przepraszam. Wiesz, tato, ładna dziś pogoda. No tak, tak, tak. No dosyć słonecznie, tak. No i Piotrek zaprosił mnie na grilla. Mogę pójść? Tak, nie sądzę, nie. Tak, brzmi nieźle, tak. Masz być w domu o 6:00. 7:00, 8:00. Dziękuję wam bardzo. Kochanie, baw się dobrze i pamiętaj, nigdy nie rób tego, czego ja nie pamiętam, żebym robiła. Nie martw się, miałam długą rozmowę z babcią Apolonią. Alleluja, alleluja, alleluja! Ta babcia Apolonia jest świetna. Dała mi 100 za to, że zdałem na studia. I cały czas myśli, że mam na imię Karolek. Babcia Apolonia zejdzie czy nie zejdzie? Gdzie ona w ogóle jest? Coś tu brzydko pachnie. Po prostu zjedz to. Czuć, jakby się paliło. Tak, kochanie, paliło się w piekarniku. Apolonio, dzień dobry, panie Stanisławie. Przepraszam, ty od początku o wszystkim wiedziałeś? Mój pokój znajduje się dokładnie pod nimi. Brawo! Ja nie rozumiem, jak mogłem pozwolić wyjść Małgosi, przecież to jest jeszcze dziecko. Ale po co pan się martwi na zapas? Nie wiadomo, co Apolonia jej powiedziała. Komu powiedziałam? Małgosi. Powiedziałam jej, że jutro wszyscy możemy umrzeć, więc niech korzysta z życia i idzie na całość. No teraz to tak, może pan się zacząć martwić. No. Damiona mi zabrała mi twojego dziadka. Cześć, babunia Poloniu. Jak się masz, Kiciuniu? No jak minął dzień. Wspaniale. Już nie martwię się końcem świata. Będę żyła pełnią życia. Zuch, dziewczyna, i co ci mówiłam? Idź na całość. Bierz garściami, póki czas. Zaraz, momencik, chwila. Ja myślałam, że ty to powiedziałaś Małgosi przed grillem. To nie była Małgosia? A nie, to jest Zuzia. Tam ciągle mi się mylą. Babciu, skup się, posłuchaj. To jest Zuzia. Chłopiec to ten Karolek, a ta najstarsza to jest Małgosia. Ta od miłosnego filmiku? No to jak mogłam jej powiedzieć, żeby brała garściami, no? Czy co, ja wyglądam na wariatkę? I twój mąż by mnie chyba wyrzucił z domu. Niech się pan wyluzuje. Czy kiedykolwiek Małgosia dała panu jakikolwiek powód, żeby jej nie ufać? Tak, wiele razy. I wszystkie dziwnym zbiegiem okoliczności wiążą się z pani przybyciem, bo ona nagle chce się całować, nagle chodzi na jakieś randki, na jakieś imprezy, koncerty. Jakby była jakąś nastolatką, czy co? No właśnie. Ja jestem ojcem, ja chcę ją tylko ochronić. I bardzo dobrze, ale czasami trzeba odpuścić. Dać dzieciakowi dorosnąć.
No dobrze, ale jak dorośnie w złym kierunku? A, to zawsze ma pan jeszcze tego Karolka i tą drugą malutką. Panie Skalski, niech pan nie robi z siebie jej wroga. Twój ojciec zamartwiał się na śmierć! Musiałam go posłać do łóżka! No ale nic nie robiliśmy. Piotrek i ja postanowiliśmy przystopować. Dlaczego? To znaczy dobrze, dobrze. Poza tym myślisz, że mogłabym zaangażować się w cokolwiek na serio, nic tobie najpierw o tym nie mówiąc? Kochanie, tak się o ciebie martwiłam. Martwiłam się, że rozmawiałaś z babcią Apolonią. Z babcią Apolonią? Odpadłam na tekście, że trzeba kupić krowę, bo później jest mleko za darmo. Coś w tym jest. A póki co, posłuchaj mojej rady życiowej, trochę bardziej na czasie. Nie rób nigdy niczego. Uwielbiam tę drzyzgę. Trochę za dużo gada. I kto to mówi? Ma wielkie włosy. Gdzie wielkie? Przecież ma krótkie. Co ty tam guzik wiesz? A gdzie jest ten twój mąż? Dlaczego on się tam szwenda nie wiadomo gdzie cały dzień? Mamo, to nie jest jej mąż. Aha. Akurat jak to nie jest mąż, co guzik wiesz? Poddaję się. W szkole powiedziała, że ta kometa, co uderzyła w Jowisza, eksplodowała jak milion bomb atomowych. Dobrze, że w ziemię nic nie uderzy. Nie uderzy, prawda? Jak to? Nie słyszałaś? Dokładnie za rok, na 2 dni przed twoimi urodzinami, przyleci ogromna kometa. Mamo, no wyjdźże wreszcie z tej taksówki, ale już, no. No widzę, piesek ma skotka. Co w tym takiego pasty? No... Starczy, babciu, już. Już! Mamo! Bardzo miło się rozmawiało, miła konwersacja. Ja niestety muszę do gabinetu popracować, więc... Nie ma sprawy. A, dzieciaki, pamiętacie babcię Apolonię? Moje śmierdziuszki, chodźcie do babci. Wcale nie są do ciebie podobne. Mamo, to nie są jej dzieci. Aha. Jak to nie jest? Mamo, to nie są jej dzieci. Ona nie wyszła za mąż. Jest sama. Głośniej, mamo. Śmiało. Jeszcze nie wiedzą tego na Śląsku. A dlaczego nikt nie je tych owoców? Bo są z wosku. Winokrona też? Też. Czuję się, jakby wylądowała w domu wariatów. Zła wiadomość, mamo. Już w nim jesteś. Ale wy się kłócicie. Nie, kochanie, my już do kompletu. Ale jak to? Przepraszam, cześć, ja nie rozumiem. Jakie cześć? Przecież ty nie powiedziałaś jej. Co nie powiedziałaś? Bo w naszym domu starców będą tępić karaluchy. Co? Aha, no dobrze, będziesz spała u mamy, fajnie. Tak jakby. No tak jakby. Tak jakby za mąż można prać w pralce, czy tak jakby zmieścisz się w spodnie numer 38? No tak jakby, a jak są z lajkry, tak jakby były. To raczej, czy ona mogłaby zamieszkać tak jakby... To a moja córka Małgorzata? Tak, halo. A, Piotrek, tak. Ale ja nie wiem, dlaczego Małgorzata ma wyłączoną komórkę. No to wspaniale, że doprowadza cię do szaleństwa, tak? Mów tak dalej, ja więcej nie zobaczysz. Żegnam. Puk, puk. Tak, panno Franiu? Panie Skalski, mogę coś powiedzieć? Już pani powiedziała, ale słucham. Otóż dom spokojnej starości, w którym mieszka moja babcia, najechały karaluchy. I moja matka wymyśliła, żeby babcia przenocowała tutaj. Ha! Wiem. Po pierwsze, ta kobieta to notoryczna kleptomanka. Nie znalazłby pan żadnej skarpetki do pary. Panno Maj, ja jakoś nie mogę dojść do siebie jeszcze po tym uścisku. Ale z drugiej strony przynajmniej coś by się działo w tym domu. Wiem, spokojnie. Powiem po prostu mojej matce, że jest stuknięta. Wiadomo po kim, nie?
Ale jak tak można obrażać biedną, starszą, bezbronną osobę? Ach, ale pani sama powiedziała przed chwilą, że jest kleptomanką, nie? No tak, ale to jest... Pani w szkole powiedziała, że ta kometa, co uderzyła w Jowisza, eksplodowała jak milion bomb atomowych. Dobrze, że w ziemię nic nie uderzy. Nie uderzy, prawda? Jak to? Nie słyszałaś? Dokładnie za rok, na dwa dni przed twoimi urodzinami, przyleci ogromna kometa. Ona dobrze wie. Mamo, no wyjdźże wreszcie z tej taksówki, ale już, no. No widzę, piesek maskotka. Co w tym takiego pasty? No... Starczy, babciu, już. Już! Mamo! Bardzo miło się rozmawiało, miła konwersacja. Ja niestety muszę do gabinetu popracować, więc... Nie ma sprawy. O, dzieciaki, pamiętacie babcię Apolonię? Moje śmierdziuszki, chodźcie. Do babci wcale nie są do ciebie podobne. Mamo, to nie są jej dzieci. Oho, jak to nie jest? Mamo, to nie są jej dzieci. Ona nie wyszła za mąż, jest sama. Głośniej, mamo, śmiało. Jeszcze nie wiedzą tego na Śląsku. A dlaczego nikt nie je tych owoców? Bo są z wosku. Winokrona też? Też. Czuję się, jakby wylądowała w domu wariatów. Zła wiadomość, mamo, już w nim jesteś. Ale wy się kłócicie. Nie, kochanie, my już do kompletu. Ale jak to? Przepraszam, cześć, ja nie rozumiem. Jakie cześć? Przecież ty nie powiedziałaś jej. Co nie powiedziałaś? Bo w naszym domu starców będą tępić karaluchy. Co? Aha, no dobrze, będziesz spała u mamy, fajnie. Tak jakby. No tak jakby. Tak jakby za mąż można prać w pralce, czy tak jakby zmieścisz się w spodnie numer 38? No tak jakby, a jak są z lajkry? Tak jakby były. To raczej, czy ona mogłaby zamieszkać tak jakby... To a moja córka Małgorzata? Tak, halo. A, Piotrek, tak. Ale ja nie wiem, dlaczego Małgorzata ma wyłączoną komórkę. No to wspaniale, że doprowadza cię do szaleństwa, tak? Mów tak dalej, ja więcej nie zobaczysz. Żegnam. Puk, puk. Tak, panno Franiu? Panie Skalski, mogę coś powiedzieć? Już pani powiedziała, ale słucham. Otóż dom spokojnej starości, w którym mieszka moja babcia, najechały karaluchy. I moja matka wymyśliła, żeby babcia przenocowała tutaj. Ha! Wiem. Po pierwsze, ta kobieta to notoryczna kleptomanka. Nie znalazłby pan żadnej skarpetki do pary. Panno Maj, ja jakoś nie mogę dojść do siebie jeszcze po tym uścisku. Ale z drugiej strony przynajmniej coś by się działo w tym domu. Wiem, spokojnie. Powiem po prostu mojej matce, że jest stuknięta. Wiadomo po kim, nie? Ale jak tak można obrażać biedną, starszą, bezbronną osobę? Ach, ale pani sama powiedziała przed chwilą, że jest kleptomanką, nie? No tak, ale to jest moja kleptomanka. Panno Maj, przepraszam bardzo, nie chciałem obrazić pani babci, ale z całym szacunkiem, dlaczego pani babcia nie może zamieszkać u pani mamy? Nie wsadza się dwóch dzikich kotów do jednej klatki. Max, nie daj się, nie potrzebujemy takiej starej torby ganiającej po naszym domu. Zwłaszcza, że jedną już mam. Okej. Zawiozę ją do całodobowego sklepu, będzie sobie tam macać owoce przez 3 dni. No zaraz, stop. Ulekuję ją w jakimś ekskluzywnym hotelu. Rodzinę w hotelu? Przecież to obraza. Ale niech pan pomyśli. Z drugiej strony to jest bardzo dobrze, żeby dzieci pobyły trochę ze swoją babcią. Przepraszam, ona nie jest ich babcią? To niech pan jej to sam powie. Siedzi tam teraz samiutka w dużym pokoju. Samiuteńka jak palec, wyrzucona z domu starców w święta wielkanocne. Dobrze, niech zostanie w tym domu. Tak? Ja bardzo chcę, żeby została w tym domu. Ja marzę o tym, żeby ona tu została i powiem więcej, panno Maj, tak? Niech zajmie największą sypialnię. Którą tą z marmurową wanną? Wykluczone. Złamie sobie kość.